Mistrzostwa Warmii i Mazur w kickboxingu, czyli kickboxerska bitwa pod Grunwaldem, po raz drugi odbyła się w Stębarku. Na matach w hali sportowej w tej miejscowości do walki stanęło 200 zawodników z Warmii, Mazur, ale również spoza województwa. Super impreza. W ubiegłym roku była organizowana Mistrzostwa Warmii i Mazur w kickboxingu po raz pierwszy. Wtedy było około 100 zawodników. Bardzo się podobało wszystkim. Jest dzisiaj około 200 zawodników z 20 klubów. Praktycznie są kluby z całego województwa naszego warmińsko-mazurskiego, ale też i spoza, bo są kluby z Torunia, z Włocławka, z Nowej Soli. Także zainteresowanie jest naprawdę duże. Jak widać, dużo zamieszania. Coś się ciekawego dzieje. Zawody były rozgrywane w trzech formułach. Soft contact, light contact oraz kick light. Walczyły dzieci, kadeci młodsi, starsi, juniorzy i seniorzy. Kickboxing ogólnie przybiera na popularności w całym kraju. Tu jest drugi rok, robimy imprezę. Impreza powiększyła nam się o 100%. Jak widzimy, walczą mniejsze dzieci aż do wieku dorosłego. W przyszłym tygodniu jedziemy na Mistrzostwo Polski do Zawiercia, gdzie w szranki będzie stawać 1100 zawodników. No, staramy się, żeby ten sport tutaj po prostu zakorzenić w tę stronę. Na matach w hali widowiskowo-sportowej w Stębarku do walki jako pierwsi stanęli najmłodsi zawodnicy w kategorii soft contact. To właśnie od takich pojedynków zaczyna się zwykle sportowa kariera w kickboxingu. Co decyduje o sukcesach w tym sporcie? Najważniejsza jest głowa, mocna psychika, dobre warunki fizyczne też zawodników, no, cechy wolicjonarne, ale takie najważniejsza to jest psychika, żeby zderzyć się z przeciwnikiem w walce, zastosować swoje najlepsze techniki, swoje największe mocne strony. Sztuki walki, w tym kickboxing, kojarzone są przede wszystkim z męską stroną sportu. Okazuje się, że również dziewczęta radzą sobie na matach znakomicie. To nie jest sport tylko dla mężczyzn, to jest też sport dla dziewczyn. Jest to fakt, że jest bardzo trudny sport, bardzo determinacji jest dużo potrzebnej, dużo siły przede wszystkim, ale dziewczyny sobie radzą i jest naprawdę fajny sport. Po występach najmłodszych zawodników na matach pojawili się wojownicy w kolejnych kategoriach. Swoją pierwszą udaną walkę tego dnia zaliczył Miłosz Tesmer z klubu MUX Olimpia Nowe Miasto Lubawskie. Punktowałem mądrze. Na początku pierwsza runda nie poszła po mojej myśli. Gdzieś tam się gubiłem, może to też przez długą przerwę między walkami, zawodami. Ale druga runda już dobrze, na spokojnie punktowana. Atmosfera w hali widowiskowo-sportowej w Stębarku była coraz gorętsza. Zawodników czekają teraz Mistrzostwa Polski rozgrywane na Śląsku, a kolejne spotkanie wojowniczek i wojowników w Stębarku podczas kickbokserskiej bitwy pod Grunwaldem już za rok. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv